Ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Jezus chodzi po wodzie. Nadszedł wieczór. Uczniowie Jezusa weszli do łódki i odpłynęli. On także opuścił tłum, jaki go otaczał. Wielu ludzi przyszło z odległych miejscowości i dlatego jedni nocowali pod gołym niebem, a inni szukali miejsc do spania w pobliskiej wiosce. Jezus jednak nie udał się na spoczynek. Poszedł na górę, aby się modlić. Potrzebował chwili wyciszenia i bliskości z niebiańskim Ojcem. Przepłynąwszy łodzią część swojej drogi, uczniowie musieli rozwinąć żagiel, ponieważ silny wiatr zaczął wiać w przeciwną stronę. Fale uderzały w łódź coraz mocniej, wzmogły się też podmuchy wiatru i uczniowie zaczęli obawiać się o swoje życie. Bardzo chcieli, aby Jezus był teraz przy nich. Chociaż oni Go nie widzieli, On z wierzchołku góry obserwował ich walkę z falami. Oni ciemność nocy ani duża odległość nie mogły przeszkodzić Jezusowi. Postanowił pójść do nich prosto po wodzie. Uczniowie zauważyli kogoś chodzącego po wzburzonych falach, ale z powodu panującej ciemności nie rozpoznali postaci. Przerażeni krzyknęli: jakaś zjawa! Zaraz jednak usłyszeli słowa: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. Uczniowie rozpoznali ten głos i Piotr krzyknął: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus odpowiedział: przyjdź. I Piotr zdecydował się wyjść z łódki. Przeszedł po wodzie kilka kroków, jednak silny wiatr przestraszył go i tonąc zawołał: Panie, ratuj mnie! Jezus natychmiast wyciągnął rękę i mocno złapał ucznia, mówiąc z miłością: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Po chwili obaj byli już w łodzi. Wiatr od razu ustąpił, a pozostali uczniowie podeszli do Jezusa, pokłonili się Mu i powiedzieli: zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. Teraz wszyscy zrozumieli, że żadne życiowe burze i fale nie są straszne, kiedy ludzie ufają Jezusowi, pewni, że otrzymają od Niego pomoc. Na podstawie Ewangelii Marka, rozdział 6, wersety od 45 do 56 oraz Psalm 106, werset od 1 do 31. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, a
aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.